Cześć, tu Barber Czaruje. Zapraszam Cię na rozmowę z Dariuszem Stelmachem, zawodnikiem AC Milan. Podczas wizyty przeprowadziliśmy merytoryczną dyskusję nie tylko na tematy okołofryzjerskie. Również wykonałem u Dariusza bardzo dużą metamorfozę. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Okołofryzjerce, masz jakieś pasy? Wiesz co, no kiedyś to był sport głównie, jeśli chodzi właśnie o piłkę i tak dalej. Lubię sporty walki bardzo oglądać. Ale no z treningami, ale no to... MMA i te polskie street fighty? Nie, teraz już nie. Powiem Ci, że oglądałem kiedyś, ale teraz już nie. Już dłuższy czas nie oglądałem. Głównie KSW i UFC. To lubię sobie popatrzeć, nie? Więc tam kibicuję polskim adeptom i jak mega lubię. Boks też lubię sobie pooglądać. I to takie główne, a tak to zawsze się łapie jakiegoś sportu, ale nie ma co ukrywać, że ja to trochę tak jak Ty pewnie z piłką, że mimo wszystko tego czasu mnóstwo... No poświęcam na razie na fryzjerstwo, pewnie potem się pojawi jakiś czas na ten. Teraz tenisa chciałbym na przykład spróbować i zobaczyć, jak w tym bym się odnalazł, ale no nie ma czasu też, wiesz. Jak ja robię treningi, to zazwyczaj o 5 rano, żeby potem przyjść jeszcze, wiesz. No z reguły to była 5:30 i potem cały dzień ja też konsultacje online prowadzę, wiesz. Teraz też sobie postawiłem taki cel, no ja mam 26 lat obecnie, w tym roku skończę. Więc sobie postawiłem za cel, że do 30 chcę się tak powiedzmy pospełniać biznesowo, żeby potem trochę więcej może pokorzystać i też staram się cisnąć, nie? I tak naprawdę od rana do wieczora mój grafik jest wypełniony, nie? Były weekendy, szkolenia. Ale ostatnio chyba się mocno wybiłeś, nie? W ostatnim czasie? Kurde, regularnie dodaję, wiesz? Taki największy przyrost? Na pewno na samym początku, jak właśnie te fryzury na lato i tak dalej. Okay. Tylko to było na TikToku. Ja TikToka teraz jakby nie traktuję do końca poważnie. Mm-hmm. Bardziej Instagram jest takim, wiesz, medium, które faktycznie daje przełożenie. No i tam masz jakąś powtarzalność i taką przewidywalność przede wszystkim, a na TikToku nie masz żadnej, nie? I potem pod kontekście współpracy i tak dalej często jest o tyle lipa, że dodajesz jakąś współpracę i nagle obcina zasięgi do 5000, nie? I trzeba to promować. Że... Większość tych współprac jest i tak dopalanych, że płacisz po prostu za to i twórcy sami płacą, żeby firmy widziały, więc taki nonsens, a na Instagramie no to działa faktycznie, jak już masz bazę, to wtedy to się fajnie klika, nie? Ale no to na TikToku na początku te filmy, fryzury, jak to co mówiłeś, że na samym wstępie oglądałeś? Czyli te fryzury na lato. No to był jeden z moich pierwszych filmów i po tym to pamiętam, że wtedy było po kilkadziesiąt tysięcy obserwacji w ciągu, wiesz, jednego filmu. Ale to działało też tak, że nowy content zupełnie fryzjerskiego w ogóle nie było. No właśnie, idealnie, co się złożyło? Tak. Tylko widzisz, złożyło się, nie? To ja też zawsze na to patrzę, że... Ale no, to jest to, co gadaliśmy, już wiem, do czego bijesz. No. Był moment szczęścia, ale musiałeś go dobrze wykorzystać i dużo poświęcić, nie? No i zacząć przede wszystkim, nie? Jakby wiesz, to szczęście jakby musiałeś pomóc, żeby dodać te pierwsze filmy, nie? Jakby wtedy dużo osób w mojej branży gdzieś traktowało to prześmiewczo, że na TikToku i tak dalej, bo to się jeszcze z tym musicali kojarzyło, że tam ludzie, dzieciaki tańczą i tak dalej, że było odbierane tak niekoniecznie. Ja też się zastanawiałem, czy wizerunkowo, no bo szkolenie już prowadzę od lat, już wcześniej prowadziłem jakby. Do niczego za bardzo mi to nie było potrzebne, bo bazę klientów ja od zawsze miałem na kilka miesięcy w przód i jakby nigdy z tym nie miałem problemu. Więc tak zrobiłem sobie to z zajawki właśnie, żeby coś nowego po prostu zrobić. Właśnie może też jakaś misja trochę proedukacyjna i po prostu sobie wrzucałem te filmy, stwierdziłem, że spoko. To też było bardziej przypadek w tym, że przez mojego znajomego, wiesz, który stworzył kurs o TikToku i chciał sprawdzić, czy to działa, to co on zrobił przed sprzedażą i tam wziął kilka osób po prostu, które testowały te jego algorytmy, nie, czy to funkcjonuje. Tam się nauczyłem po prostu przed kamerą występować trochę, w ogóle wrzucać te filmy, założyć konto na TikToku i tak dalej, potem to w miarę poszło, nie. A teraz po prostu to jest już bardziej regularność, plus wiesz, mam ekipę montażystę, też menadżerkę i tak dalej, że to już jestem w stanie opłacać powiedzmy w miarę na tyle, żeby nie z własnych prywatnych pieniędzy, tylko żeby to samo w miarę na siebie zarabiało, nie? A żebym mógł dawać i wartość i coś tam sobie z tego mimo wszystko korzystać, nie? Zajebiste chociażby kontakty, wiesz, że to jest fajne, że się mega czuję, że rozwinąłem po prostu pod względem wystąpień publicznych, wiesz, prezencji przed kamerą i to w mojej branży jest no niesamowicie ważne, nie? Chociażby widzę, jak wychodzę na eventy, bo w tym też się teraz zacząłem szkolić, że jeżdżę na szkolenia z wystąpień publicznych i tak dalej. No to, że no, brzydko mówiąc, zjadam konkurencję na scenie, nie? Że jak tam wchodzę, to reszta jest taka, że albo dukają, albo są nieprzygotowani. Po prostu mimo, że są znani, że są dobrymi fryzjerami, no to pokazują tylko to fryzjerstwo, nie?
Rosjanie są przygotowani, że to jednak ma być trochę element jakiegoś i show, i zainteresowania ludzi trochę tym tematem w inny sposób, nie? Ja często, wiesz, trochę szczęścia, ale przede wszystkim znalezienie się w odpowiednim czasie, nie? To jak z wszystkim, wiesz, skrypto i tak dalej. Każdy mówi, o, ty miałeś szczęście, bo kupiłeś w tym czasie, nie? A większość to... tak, no, delikatnie się też bawię, nie? Okay. Ale to sam, czy masz kogoś? Nie, wiesz co, miałem przez jakiś czas, ale gdzieś na tyle się w miarę obyłem, że... Ale też nie jakieś bardzo duże kwoty trochę mam wrzucone, ale tak większość sobie leży i długoterminowo, a nie żeby jakoś to wyciągnąć, nie? I teraz trochę się bawię samą giełdą, próbuję sobie coś tam... Ale to tak bardziej, żeby się nauczyć i żeby mieć tam w różnych źródłach po trochu, nie? I później, jeśli się nie będzie chciało wcinać, to wtedy sobie, no. Jak to mówisz, 2 tygodnie tego drinka na plaży. Tak, no. Jak będzie zasięg, to będziesz giełdę sprawdzał. No, dokładnie. Teraz jeszcze, wiesz, sobie dodałem, bo konsultacje online prowadzę. Mhm. Takie, że wiesz, po prostu z ludźmi się na kamerce. A to chciałem, bo właśnie też, bo dodałeś jakieś linki, ja mówię, kurde, może umówię się. No. O, ja bardzo nie lubię, jak... muszę wykorzystać to, że gdzieś zadzwonić, i żeby mnie ktoś wcisnął na zasadzie takiej, no okej, że popatrzy na moje konto i w sensie konto Instagramu, na Instagramie, albo nie wiem, wejdzie w Wikipedii i wyszuka, no że użyje jakby tego swojego nazwiska, nie? W jakimś tam stopniu, nie no jest to na jakieś, na wiadomo, jako gwiazda, ale i tak czasami się to przydaje na takiej zasadzie, i bardzo tego nie lubię, ale właśnie wszedłem na tej konsultacji online i nawet sprawdzałem termin, ale mówię, nie, no muszę jeszcze przed powrotem do Włoch zmienić, nie? No i ale też tak patrzyłem, mówię, aha, chyba nie tam, mówię, dobra, napiszę, lubiłem, no. Nie, bo to jest spoko, ja powiem ci, że różnie do tego podchodzę, jak ktoś tam pisze i dużo artystów, jakichś muzyków pisze i tak dalej, nie? Ale... Ale zależy, kto w jaki sposób tam napisze i tak dalej, nie? Ale z reguły, no nie mam problemu z kim, żeby wcisnąć właśnie, tym bardziej, że dzisiaj i tak chciałem nagrywać i tak, że kogoś szukałem na modela, mówię przy okazji, wiesz, piłkarz fajny temat, ogólnie ja się interesuję i lubię posłuchać, jak komuś, ktoś właśnie robi fajną karierę, nie? Że da się wyjechać z tej Polski i coś fajnego robić. Gdzieś zaistnieć trochę na świecie, nie? Więc nawet sam dla siebie, wiesz, jako kontakt po prostu, żeby się dowiedzieć czegoś, nie? Mega. No ale nie, tak jest. Bardzo dużo rzeczy, takiej nie ma jednej recepty na sukces, nie? No. O Boże, to jest... No. Tyle rzeczy się musi na to złożyć, wszystko, że... No i ja mimo wszystko uważam, że trzeba zapierniczać po prostu, nie? Że jakby jednak ten czas poświęcony na coś jest nieunikniony. Tak jak ty na treningi, tak samo na treningi fryzjerskie, żeby doszkolić elementy. No tak jak dzisiaj tego chłopaka miałem. W ogóle mega zajawa, 16 lat, gdzieś na Instagramie. No i szkolenie takie dwudniowe kosztuje 5000 zł, nie? O kurde. Więc no, koszt mega duży, jak dla takiego tym bardziej młodego, dla fryzjerów, którzy pracują w branży, no, i zarabiają na tym, już jest duży, a chłop chodzi do trzeciej zawodówki. No więc no, podejrzewam, że musiał swoje oszczędności poświęcić jak na to. Nie, to. A jak nie, to rodzice może coś mogli, ale to tak. Nie, no koszt duży, no. No i wiesz, i widzę zaangażowanie takiej młodej osoby. Ja już widzę po nim, po dzisiaj, że on dużo więcej osiągnie na samym starcie tak naprawdę, że jest w stanie wyprzedzić 50% barberów, którzy masz, wiesz, w Warszawie, czy gdzieś u ciebie w mieście masz barbershopy, gdzie wyszedł z ulicy. I podejrzewam, że on po tym szkoleniu będzie po 2 dniach lepszy technicznie niż oni i będzie miał większą świadomość, żeby coś doradzić i tak dalej, nie? Większość po prostu to robi, ale no nie ma misji, żeby się rozwijać, a takie młode osoby, które od samego początku gdzieś no chcą czegoś więcej, chcą się nauczyć, to jest petarda, nie? Nie, trzeba mieć taki głód, nie? Sam sobie, że coś się chce, bo tylko tak naprawdę dzięki temu, że naprawdę chce się coś innego osiągnąć, to jakby całą resztę, nie? Napędza. Tak. Bo przecież są dni takie, że nie wiem, wstaniesz rano i załóżmy, zawodnicy niedobrze, nie wiem, śniegu na przykład trenować też rano, zimno, nie wiem, minus 10 jak w Polsce, bo czy minus 15 jak widziałem, jak my znajdziemy w sali. Chyba musisz wstać, nie wiem, załóżmy 6.30, nie? Bo to za młodego na przykład się jeździło 6.30 jakimiś autobusami i tak dalej. Tak. No to tak ma, co, najłatwiej wyciągnąć komórkę, nie? Na przedzie trenera, no bo brzuch boli, nie? No dokładnie, nie? To jest... No ale później to i tak jakby sam siebie sobie dostupuje i ja sobie tak stwierdziłem, że
robię to, co będę mógł i nawet jak mam jeden dzień wolny, to nie wiem, nienawidzę osoby z klubu, bo jak ja mam dzień wolny, to i tak chcę jechać tam, żeby sobie coś zrobić. No, no, no. Od nowej i tak dalej po meczu. Mogą mnie nienawidzić, ale ja nie chcę sobie, nie wiem, załóżmy tam za, jakby coś nie wyszło, ale nie jesteśmy się przekonani, że wyjdzie i to wierzę, ale że jakby nie wyszło, albo nie osiągnąłbym tego poziomu, który, na którym jest tak, to że nie chcę sobie powiedzieć, że... Że coś zrobiłeś nie tak. Że... Takiej, o widzisz, bo nie poszedłbyś na tą imprezę, to może nie mieć szansy, bo no jasne. Więcej coś, nie? No. Bo jednak ja tylko jednej rzeczy w życiu uważam, że warto żałować, to straconego czasu. Tak to teraz działa, nie? Że większość narzeka, że nie ma czasu, a to jest właśnie brak takiego poukładania często, nie? Dlatego ja nie lubię narzekać, mimo że teraz wiem, że faktycznie dużo robię i że to nie jest jakieś tam, wiesz, ściemnianie, to mimo wszystko nie lubię o tym mówić, bo wiem, że da się, wiesz, wstać wcześniej, że organizm, no też młody, on jest w stanie dużo znieść, a często tylko w naszej głowie siedzi, że czegoś nie zrobisz, bo ci się, że jesteś zmęczony, ci się nie chce. A wiesz, jak zrobisz tak, jak chociażby dzisiaj, to twoje cięcie. Ja od 8 byłem tak naprawdę, prowadziłem cały dzień szkolenia. Wiesz, no tydzień w pracy, do wtorku byłem w Krakowie, wiesz, wracałem samolotem, już w środę pracowałem tutaj, nie? Plus konsultacje i tak dalej. No i też nie do końca, powiedzmy, w pierwszej chwili ci się chce, żeby zostać, byś sobie wolał posiedzieć w domu, ale no wiem, że jak wrócę, to będę miał zajebistą energię, nie? Że jednak coś zrobić, no jak po treningu zresztą, nie? Jak nie chce ci się iść, powiedzmy, na tą siłkę czy na jakikolwiek inny sport, a wracasz z tego treningu i się czujesz petarda, nie? Tak, i przede wszystkim, jak ktoś nam mówi, taki coś na zasadzie, że przychodzisz raz, że fajna energia, ale dwa, jesteś sam z siebie zadowolony, że przekonałeś opór w głowie, nie? No, no dokładnie. Jest taka walka. Ostatnio Ronaldo fajnie, nie wiem, czy oglądałeś wywiad tego Cristiano? Ja mam wszystkie na bieżąco. Ale on mi zaimponował strasznie. Powiem ci, że jakoś nie jestem, w sensie nie, że nie jestem fanem, po prostu lubię jak gra w piłkę, ale nigdy tam się nie interesowałem. A ostatnio ten jego wywiad trochę bardziej chyba wybrzmiał tak w polskich mediach też, że było to, tego trochę więcej. Kurde, naprawdę fajnie. Takie pokazanie też ludzkiej twarzy, nie? Gdzie no, gość osiągnął praktycznie wszystko w tej piłce i powiedzmy ma wszystko. Ale no to co mówisz chociażby z tym, że na treningi, nie? Że no nie zawsze mu się chce i tak dalej, gdzie można, mogłoby się wydawać, że to jest już robot po prostu, nie? Zaprogramowany. A... Nie no to z jednej strony to ja słyszałem akurat wywiad angielskiego piłkarza, który coś powiedział zupełnie innego, na zasadzie takiej, że życie piłkarza jest nudne. I właśnie robisz cały czas to samo i też rano idziesz na trening, później nie wiem. Praktycznie tracisz załóżmy pół dnia, bo to nie jest tylko na zasadzie trening, że jedziesz do klubu i tam masz 2 godziny treningu, tylko pierwsza podstawowa rzecz, to piłkarzem jesteś 24 godziny na dobę. I czyli rutyna, że wstajesz o 8, jest się na i tak dalej, jedziesz do klubu, wracasz 16, no i tak, ja na przykład jeszcze szkołę miałem, więc musiałem się uczyć i tak dalej. No to kończysz załóżmy przed 19, 19 idziesz tam kolację, no i po kolacji tak, mógłbyś teoretycznie, no już ten czas na odpoczynek sobie znaleźć i tak dalej, ale wiesz, że chyba to, żeby lepiej wyglądać na drugi dzień, jeszcze coś innego musisz zrobić, nie wiem, rozciągnąć się i tak dalej, przeczytać książki, ja akurat bardzo lubię czytać książki, jeszcze takie, jakby, które mi dają jakby rozwój osobisty. Albo na zasadzie poprawiam moje myślenie, nie? W jakichś kwestiach. Okej. Okay. I to czytasz tą książkę i tak dalej, ale wiesz, że tego czasu nie masz za dużo, bo 22:30 to wypadałoby iść spać, nie? No, jakbyś siedział do 24, no spoko, teoretycznie siedzisz do 24, nawet czytając książkę, okej, okay, no ale na drugi dzień musisz wstać rano, no to wiesz, to już nie jest ten sam czas jakby i nie jest ten taki jakby sen efektywny, jakbyś poszedł te 2 godziny szybciej spać. No, no, no. No, no tak. No tak, takie małe rzeczy, nie? To potem w takiej całej karierze jest turbo istotne, nie? No, wstajesz, trening, jesz, trening albo coś robisz dla siebie, kolacja i idziesz spać. No. No, ale tak jak większość mówi, nie? Że ta droga do, powiedzmy, sukcesu w jakiejkolwiek branży to jest właśnie często nie kombinowanie, tylko regularność. Trzeba powtarzalność być, i tyle, nie? Trzeba być robotami, nie? Jak się czujesz, dawaj. Bardzo dobrze się czuję, fresh. A weź sobie poruszaj tą grzywką samemu, tak sobie poprzeczesuj ręką. W różnych kierunkach, jak sobie będziesz
radził w stylizacji. Na razie nie ma produktu poza tym prestylerem, na niego zaraz sobie wrzucimy jeszcze. Nie, petarda, szczerze. I zobacz, ja bym bardziej widział to. Ale taki luz mam na głowie, że to no. I zobacz, jak sobie czeszesz, ja bym robił taki naturalny jakiś przedziałek, taki to się nazywa sideswap, żeby one pojedyncze ci gdzieś tutaj fruwały sobie, a pojedyncze gdzieś tu po prostu, wiesz, opadały, nie? Powiedziałbym coś, ale musiałbyś wypikać ogólnie. Tak dziwnie się czuję, że to szok. Dziwnie, ale dobrze, czy nie? Już ci pokazuję. Nie, bardzo dobrze. Tylko ci wyczeszę. Bardzo dobrze. Wiesz, wyjdę i pierwszy raz będę miał zimną szyję, nie? No, no właśnie. Ja już się przyzwyczaiłem do twojej twarzy totalnie, nie? Jakby w tej nowej fryzurze. No, nie, ja też. Nie. Bardzo mi się podoba. I teraz pasta, którą tylko ugniatamy delikatnie, bo chcę, żeby te włosy właśnie one, to nie jest fryzura, którą zaczeszesz i ona będzie w jednym miejscu cały czas, tylko ona ma sobie pracować, że sobie przeczeszesz gdzieś ręką, będzie latała, ale jak będziesz chciał je bardziej na trening wyczesać, to też po prostu więcej tego produktu. Dobra. I mocno sobie wmasowujesz wtedy od nasady i jak na przykład chciałbyś je utrwalić, tego nie zrobię teraz, tą częścią dłoni sobie robisz tu i przy samym czole po prostu dociskasz tą twardszą częścią dłoni. I to sprawi, że one się będą kleiły i nie będą ci opadały do dołu, nie? To jak patrzę w dół, to chce mi się cieszyć, nie? Pozytywnie. No, ale ci powiem, że ciężko jest zawsze zachować, jak nagrywamy. Efekt taki, żeby osoby na sam koniec miały jeszcze energię, ale nam szybko dosyć zleciało. No wiesz, jak są osoby często mimo wszystko, które oni bardziej są przytłoczeni tym, że ja ich strzygę, oni nie za bardzo są skorzy do rozmowy i to się ciągnie, często trwa, wiesz, 2-3 godziny zanim te kamery poustawiam i tak dalej, no i są zajechani po prostu na koniec, nie? I potem jest, że on tam nie chciał być i tak dalej, ale u ciebie nie, widzę, że... Nie, wiesz co? Bo tak jak ja ci napisałem, że 2 lata każdą propozycję wywiadu odrzuciłem, nie? No. Z czasem mi jakby mi było szkoda na przykład jednej propozycji od dziennikarza sportowego, którego bardzo cenię i myślę, że teraz jest... Ja przede wszystkim gość jest mega jako facet, ale ma też bardzo dużą wiedzę jakby sportową i to też była duża, duża stacja, ale odmówiłem, bo chciałem mieć spokój w głowie, bo ja pamiętam, że idę tam pracować, a tu jednak w Polsce było to, że za dużo tych kamer, nie? Ja na przykład nie jestem sam, która nie wiem, wchodzę do sklepu i nie chcę... Jakby zrobić komuś przyjemność, żeby zrobić sobie zdjęcie, to ja robię zdjęcie, ale nie, że ja się lepiej poczuję i mówię, o, ale gwiazda jestem, tylko zrobić przyjemność tej drugiej osobie, nie? Ale za bardzo tego nie lubiłem i odmawiałem też tych wywiadów i tak dalej, no ale gdzieś w końcu się coś tam wygadałem, nie? No, trochę. Ja się mocno bardzo zraziłem, no. To sprzedam ciekawostkę, tego nikt nie wie, bardzo mocno się zraziłem do wywiadów. Podczas wywiadu, gdy miałem 16 lat i byłem pytany o te największe europejskie kluby, co mnie chciały. No. I ja wszystkim powiedziałem, że... Powiedziałem prawdę, nie? Że mnie to nie interesuje, że chciałem zostać jeszcze rok dłużej w Polsce. A z przyczyn takich jakichś innych gdzieś było hasło, że... No musimy cię sprzedać, nie? Więc nie miałem wyboru. Ale mega, mega przyszedłem do domu i później, jak właśnie usłyszałem to, to mówię tak do taty, moi rodzice są psychologami, nie? Mówię, ja pierdzielę, a mamo, tato, ale się fatalnie czuję z tym, że ja powiedziałem tydzień temu w wywiadzie, że przecież zostanę w klubie i tak dalej, że nie myślę o tych klubach. A tutaj nagle się okazuje, że... Ale totalnie nie myślałem, nie? To nie jest, że ja się na przykład wybielam. No. Totalnie nie myślałem o, jakby odmawiałem wszystkim, nie chciałem rozmawiać z klubami, to i nagle, wiesz, od... No tak jest, jesteś 75 kilo mięsa, nie? I to inni decydują, co z tą jakby porcją zrobią, nie? Więc jak ktoś mi powie, że muszę iść, no to idę, nie? No więc ja się mocno zraziłem, bo chyba tu musiałem skłamać, ja się idę strasznie czuję z kłamstwem, więc to było coś takiego dziwnego. No potem z czasem, jak na pewno więcej byś tego udzielał, to też się nauczysz odpowiadać trochę poprawnie politycznie, nie? W sensie tak jak sobie rozmawiamy, że na niektóre tematy tak jak trochę politycy, nie? Że wymieniająco i nie możesz czegoś... Chociaż to też, mnie też często pytają o jakieś rzeczy, o których nie chcę mówić i potem jak znowu nie odpowiesz, to i tak traktują to bezpośrednio, jakbyś wiesz, że... Nie, ale na przykład wiesz, dlatego ja na przykład tobie powiedziałem jakieś rzeczy, których na przykład wiem, że za kulis nie powinienem powiedzieć, ale to na, też na przykład ci powiedziałem, że
fajnie. Fryzjerowi się wiele rzeczy mówi. Tak. Fizjoterapeutowi i fryzjerowi. Ale tak, żeby to gdzieś było dla ciebie, ale tak to bardzo dobrze wiem, nie? Mhm. Najczęstsza odpowiedź na pytanie takie, to wiesz, na jakieś pytanie to jest albo bez komentarza, albo zmieniasz kompletnie temat i 5 minut gadasz, żeby tak słuchać, wiesz, zadam już inne pytanie, nie? Ale gadasz jakieś parmazona. No. No. Ja powiem ci, a propos tego, to na pewno nie wykorzystam, mam tyle informacji o ludziach, o swoich klientach, że niejednemu mógłbym życie zniszczyć bardziej niż tobie, mówiąc to, co sobie gadaliśmy. No. A są różne ciekawe sytuacje, wiesz. Ale to jest fajne, że u nas jest różnorodność duża. Tak. Ostatnio, bo teraz mieliśmy podwyżkę cen, tam o 20 zł. I ziomek, który wiem, że trudni się takim no, niechlubnym dosyć zawodem, nielegalnym, że tak to nazwę. I mówię, że jest podwyżka 20 zł, a on mówi, nie no stary, luz, u mnie też podwyżki. I on tam, luz, nie? Mówię, ten jest mistrz, się cieszy i wychodzi, nie?